Skakując pionowo do wody na stojąco, bardzo głęboko opadamy. Dzieci będą opadały aż do dna. I teraz po skoku my nurkujemy, czekamy aż dzieci wypłyną i dopiero je chwytamy. I teraz tak, bardzo ważne jest to, że jeżeli skakujemy, to trzymamy dziecko na wysokości bioder i skakujemy pionowo w dół. Bo jak skoczymy do przodu, no to nie będzie tego efektu opadnięcia na dół. I po opadnięciu czekamy, aż dziecko wypłynie. Mama nagrywa pod wodą czy nad wodą, to bóż kamerę pod wodę, ja potem na sobie wyjdę. Czyli trzeba się wypłynąć. Go, go. Super! Widzieliście? Obróciliśmy się pod wodą, zaczęliśmy machać nóżkami i wypłynęliśmy. Róża, gotów? Start! Ale był skok!